W ramach zajęć wakacyjnych Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie jak co roku organizuje szereg imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. Z inicjatywy animatora sportu, trenera Pawła Jędrowskiego przy współudziale Spółdzielczego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie w trakcie wakacji uważamy, że to wspaniała forma spędzania czasu. Chłopcy bawią się dobrze, myślę, że to rzeczywiście fajna zabawa. My oprócz tego oczywiście zapraszamy na zajęcia do Spółdzielczego Domu Kultury prawie codziennie od godziny 10, również w sierpniu, podobnie jak w lipcu, odbywają się przeróżne zajęcia tenisowe, warcabowe, plastyczne, muzyczne. Warto przyjść na osiedle Jasne 20 i bawić się z nami. Zajęcia wakacyjne są nieodpłatne, dlatego tym bardziej zachęcamy do udziału. Dzięki takim imprezom młodzież może zintegrować się z rówieśnikami, poznać nowych przyjaciół, a trenerzy podpatrywać nowe talenty piłkarskie. Turnieje organizujemy bardzo często, bo nawet zbierając się tutaj w dniach wakacyjnych, czy prowadząc tutaj zajęcia w okresie szkolnym, to bardzo często przy większej ilości uczestników organizujemy tego typu po prostu rozgrywki. Celem podstawowym jest aktywacja przede wszystkim młodzieży, żeby odciągać ich od innych rzeczy, żeby bardziej próbować ich angażować w sport, przez co później też wyłaniamy bardziej utalentowanych zawodników do szkółki, którzy później trafiają do Lechii Dzierżoniów. Dziewczyny, które zaczynały tutaj na Orliku, aktualnie są w Bielawiance. Niedawno zdobyły wicemistrzostwo Polski. Z rocznika 2002 Marta Kazimierczak trafiła już do kadry Polski, a z tych chłopców, którzy tutaj zaczynali, no myślę, że za parę lat o kimś będzie na pewno troszeczkę głośniej. Orlik jest na tyle fajnie usytuowany, że tych problemów jest rzeczywiście niewiele. Szkoła bardzo pomaga w tym wszystkim. Zresztą wszyscy możemy zobaczyć po prostu, jak ten Orlik wygląda. Wielu chłopców tutaj, no i też dziewczęta bardzo często tutaj spędzają wolny czas aktywnie. Myślę, że jest to fajne miejsce do spędzania wolnego czasu. Zachęcamy wszystkich do udziału w zajęciach organizowanych przez Spółdzielcze Centrum Kultury w Dzierżoniowie, bo każdy z pewnością znajdzie dla siebie coś miłego.